Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj premierowy filmik nowym sprzętem. Zainwestowałem, ponieważ nagrywam już tego sporo, a telefonem jest naprawdę niewygodnie. Więc dzisiaj nagranie kamerą, aż jestem ciekaw, jaka to będzie wyglądało. Dzisiaj nie Honda dla odmiany, tylko Seat Leon, więc hiszpański temperament i niemiecka precyzja, chyba tak to było reklamowane kiedyś. I samochód naprawdę fajny. Po tylu jazdach Hondami to zawsze jak co inna marka, to mnie to cieszy, że można wsiąść coś innego, spróbować, i bardzo dobrze jeździ ten samochód. Pomimo, że to jest 1.4 TSI, tylko 125 koni, wiadomo, że z możliwościami, bo jak to silnik turbo, tutaj byle programem, to tam 150 czy 170 koni pewnie będzie, ale nawet ten 125-konny motor mi sprawia frajdę z jazdy. Jest fajny, elastyczny, jest cichy, ma bardzo niskie obroty przy dużych prędkościach i bardzo mało pali. Średnie zużycie paliwa tu z długodystansowego dystansu przebiegu jest 6,3, no więc wynik szacun, jak w małym jakimś bardzo małym aucie. Leon jest w wersji wyposażenia FR. Przyłączę was, zobaczcie. Wersja wyposażenia FR, czyli taka usportowiona. Nie wiem, czym dokładnie się różni, no ale chyba jest inny zderzak, jakaś ta atrapa tutaj z tym plastrem miodu. Koła aluminiowe, na pewno fotele z półskórą i z czerwoną nicią, więc no, ma jakieś tam akcenty takie usportowionego auta. No i no, Seat zawsze aspirował, miał aspiracje do takich usportowionych linii i dynamicznych, i do trochę młodszego odbiorcy był kierowany niż Skoda czy Volkswagen, bo wiadomo, że te samochody są no, bliźniacze, a na pewno te same silniki, no, nastawy zawieszenia może jakieś tam inne, ale główne elementy są te same, tylko opakowania, stylistyka jest kierowana do innego odbiorcy. Leon jest, rozgadałem się, z 16 roku. Od pierwszego właściciela. To jest auto od klienta, którego odkupiłem 6 lat temu Fiata Bravo. Zadowolony był z moich usług. Zadzwonił, czy ja jeszcze działam dalej, czy jestem zainteresowany. No, oczywiście, że jestem. I nabyłem. LEDowe reflektory, jeśli chodzi o wyposażenie. LEDowe jako nie tylko te dzienne, które teraz się świecą, tylko także te światła mijania. Aluminiowe felgi, tak jak wspomniałem, 17, ma kamerę cofania. Kamera jest tutaj. No i co? Kolor to jest jakiś taki, nie wiem, szary z brązem wymieszany, metalik. Jeśli chodzi o rzeczy brzydkie, to na pewno tutaj, tu zrobiłem zaprawkę, dlatego że tak, była tutaj wgniotka na tym rancie i go wyciągnąłem, więc ten lakier niestety tutaj pękł. No ale lepsze to niż cała taka pajda, albo ją lepić u blacharza lakiernika, albo jeździć z takim czymś, więc magik mój wyciągnął tutaj to, a tutaj powstało to pęknięcie. Małe otarcie tu też takie drobne, nie polerowałem tego, więc to jest szansa, że te drobne rzeczy mogłyby zniknąć. To już może w mniejszej części, bo to czuć pod pazurem na plastiku, no ale to jest właściwie takie jedyne uszkodzenie, no bo dookoła jest ładny, tu błotnik to brudny jest. Tu jakiś drobiażdżek, bardzo niewielkie jakieś takie uszkodzenia. No i tu jest czysty, piękny. Opony, hamulce. Opona z 18 roku, zimowa. Tarcze hamulcowe, klocki. Tarcza hamulcowa z tyłu z lekko wyczuwalnym rantem. Klocek tutaj jest, nówka bardzo gruba. Z przodu wygląda to gorzej i tak, no, nie podoba mi się taki pomysł, bo tak na oko, nie wiem, trzeba by było zmierzyć tą tarczę, ale ona ma dość gruby rant. Klocek jest też, widać, że nówka świeży. One nie biją, prawdę mówiąc, no nic tu się złego, nic z nimi nie dzieje, dobrze hamuje, no ale no, taka ta tarcza chyba już jest trochę cienka, felgi trochę brudne, można by je domyć jeszcze, tutaj takie jakieś uszkodzenie, to tutaj tak, ten rancik widzę jest nie za piękny. Ta felga jest ładna. O, ta właściwie brudna. No i ta jest w porządku, tylko też brudna. Zajrzyjmy do środka. Elektrycznie sterowane szyby razy 4. Lusterka regulowane, podgrzewane i składane. Tapicerka, tak jak mówiłem, tutaj ta półskóra z czerwoną nicią.
Fotele takie mocno kubełkowe, szóstka skrzynia, klima automatyczna, dwustrefowa. Skórzana kierownica z czerwoną także nitką, tempomat tutaj pod kierownicą. No i 122 przebiegu właśnie, nie mówiłem jeszcze o tym. No i tu cały ten kombajn z kamerą cofania właśnie. Kamera widzę, że od góry ma jakąś tam już niedoskonałość, no ale co najważniejsze to widać tutaj na tym ekranie. Klima dwustrefowa, tak jak mówiłem, tu jest AUX USB. No i taki popis nową kamerą, że wzięła się i rozładowała. No i dalsza część nagrania. Telefonikiem. Przepraszam cię, telefoniku. No tu motor, niezbyt pięknie to wygląda, bo nie ma żadnej osłony. Więc to takie tutaj tam rurki, jakieś tam ulubione rurki, wszystkie te, które gryzonie lubił w grupie Volkswagena. Ostatni przegląd w czerwcu na 106 tysięcy. A nie mówiłem, historia serwisowa cała jak należy w Seacie. Nie pokażę je teraz wam książki, bo zostawiłem ją klientowi, żeby uzupełnił mi ją, bo były pewne braki. Przód już pokazywany, idziemy do środka, do tyłu. Tutaj też czerwona nić. No ładny, czysty wóz. I fajnie jeżdżący, no naprawdę taki po niemiecku dobrze jeżdżący, no. Tu jakieś dywaniki drugie, gumowe, koło dojazdówka. No i muszę się spieszyć, bo telefon 5%, więc też szału nie ma. Przygotowany profesjonalista. Pokażę wam grubość lakieru. Wóz jest z oryginalnym lakierem. Idziemy. Czekajcie. Dobra. 90, 97, 111, 104, 100, 106, 121, 121, 132, 129, 109, lewy tylny błotnik. 103, 104, 106, 107, 124, 97, 96, 100. Czy 108. Tak czy siak oryginalny. 126. Więc tak jak mówiłem, cały oryginalny. Nietknięty. Wiosna przyszła, już mi alergia szarpie. Już chrypa, już oczy załzawione, już katarek. Zapraszam was na autoprofesja.com.pl. Tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis. Lub też inne samochody. Zapraszam na używanahonda.pl. Tam znajdują się Hondy od pierwszych, drugich właścicieli z fajnymi przebiegami atrakcyjnymi. Polubcie mój profil na Facebooku, ponieważ w pierwszej kolejności wrzucam tam zapowiedzi samochody, które będą w ofercie i które często później już nie trafiają do ogłoszeń, bo się sprzedają. Zapraszam do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube. Będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.